Dla pracowników SpaceX jedno jest pewne. Jeśli w naszym galaktycznym sąsiedztwie znajduje się planeta, na której może znajdować się pierwsza ludzka osada, to może to być tylko Mars. Chociaż żaden człowiek nie postawił jeszcze stopy na połyskującej czerwonawej powierzchni naszej sąsiedniej planety, Mars od kilkudziesięciu lat jest uważany za najbardziej obiecującego kandydata, jeśli chodzi o kosmiczną relokację. Ale w świetle faktu, że w naszym Układzie Słonecznym oprócz Marsa i Ziemi znajdują się jeszcze dwie planety skaliste, pojawia się pytanie, czy nie byłoby mądrzej skolonizować inną planetę? W szczególności Wenus, która w przeszłości była często nazywana siostrą bliźniaczką Ziemi, jest przedmiotem zainteresowania naukowego w tym zakresie. Chcielibyśmy razem z Wami przyjrzeć się bliżej temu ciału niebieskiemu i przedstawić zarówno zalety, jak i wady kolonizacji Wenus. Chcesz regularnie dowiadywać się więcej o ekscytujących odkryciach i nieporównywalnych procesach we wszechświecie? Pamiętaj, aby zasubskrybować The Simply Space i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco. Dając nam kciuk w górę, pokazujesz nam, że interesuje Cię treść naszych postów. Bliźniak Ziemi. Jedno jest pewne, gdyby Wenus rzeczywiście wyglądała tak, jak zakładali w przeszłości badacze, nie byłoby bardziej odpowiedniej kandydatki na skolonizowanie ciała niebieskiego. Zanim nasza siostrzana planeta została zbadana za pomocą nowoczesnych sond kosmicznych, ludzie mogli jedynie spekulować, co kryje się pod gęstym pasmem chmur. Dlatego do wczesnych lat 60. zakładano, że Wenus jest planetą niezwykle przyjazną dla życia. Eksperci założyli, że powierzchnia planety przypomina wilgotny i ciepły świat dżungli, w którym żyją najróżniejsze żywe istoty. Dziś wiemy, że taki pomysł nie mógł bardziej odbiegać od rzeczywistości. Odkryliśmy, że atmosfera Wenus składa się głównie z dwutlenku węgla, a temperatura na poziomie gruntu nigdy nie spada poniżej wartości 824 stopni Fahrenheita. Pokrywa chmur, która jest zawsze zamknięta, składa się z kolei w 75% z kropelek kwasu siarkowego, z których większe regularnie opadają w kierunku niższych warstw atmosfery. Biorąc pod uwagę tę naturalną pozycję wyjściową, można by sądzić, że założenie kolonii na Wenus od początku skazane jest na niepowodzenie. Niemniej jednak nasza siostrzana planeta ma pod tym względem pewną przewagę nad Marsem. Przede wszystkim jest bliżej naszej niebieskiej planety. Minimalna odległość między naszym ziemskim domem a Wenus to zaledwie 24 miliony mil. Najkrótsza odległość między Marsem a Ziemią to 33 miliony mil. Czas potrzebny na dotarcie do Wenus byłby znacznie krótszy niż lot kosmiczny na Marsa. Może to znaczyć w odwrotnym wniosku, że tak zwana bliźniacza siostra Ziemi wydaje się wyraźnie bardziej ekonomiczna dla założenia kolonii niż Mars. Ale także dla astronautów krótszy dystans miałby niebagatelną zaletę. W czasie podróży na Wenus astronauci byliby narażeni na szkodliwe skutki promieniowania kosmicznego znacznie krócej. Dalsze zalety. Życie codzienne, a dokładniej generowanie energii, mogłoby być również bardziej efektywne na Wenus. Średnia odległość między drugą najbardziej wewnętrzną planetą w Układzie Słonecznym a jej gwiazdą macierzystą wynosi 62 miliony mil. Z kolei między Marsem a naszą gwiazdą macierzystą średnia odległość to prawie 120 milionów mil. Z drugiej strony kolektory słoneczne zainstalowane na Wenus mogą generować znacznie więcej energii elektrycznej niż ich hipotetyczne odpowiedniki na czerwonej planecie. Chociaż atmosfera naszej siostrzanej planety na pierwszy rzut oka wydaje się niezwykle toksyczna, jest znacznie gęstsza niż rzadka otoczka gazowa otaczająca Marsa. To znaczy też, że atmosfera Wenus może znacznie lepiej chronić ludzi przed uderzeniami meteorytów i promieniowaniem nadchodzącym z kosmosu. Ogromne nagromadzenie dwutlenku węgla, które charakteryzuje atmosferę Wenus, może być nawet wykorzystane pewnego dnia do ekstrakcji tlenu. Kolejną przewagą Wenus nad Marsem jest jej przyciąganie grawitacyjne. To wartość równa 9/10 naszej grawitacji, a zatem jest prawie tak jak na Ziemi. W przypadku czerwonej planety grawitacja wynosi tylko 0,4 ziemskiej grawitacji. Temu znacznemu zmniejszeniu grawitacji towarzyszy wysokie ryzyko dla zdrowia. Aby zapobiec drastycznej utracie mięśni i kości na Marsie, kosmiczni osadnicy musieliby codziennie przechodzić rygorystyczny trening siłowy. Wada. Wobec wielu korzyści, jakie obiecuje kolonizacja Wenus, pojawia się pytanie, dlaczego takie przedsięwzięcie nie jest w ogóle dyskutowane w szeregach ekspertów tak intensywnie, jak przyszłe zasiedlenie Marsa.
Cóż, to wynika z licznych wad towarzyszących takiej misji. Dwutlenek węgla uwięziony w atmosferze Wenus napędza tzw. galopujący efekt cieplarniany. To znaczy, że proces wzmacnia się sam i nieubłaganie. Intensywny efekt cieplarniany ostatecznie doprowadził też do całkowitego wyparowania z czasem wszystkich nagromadzeń wody w stanie ciekłym, które kiedyś zdobiły powierzchnię planety. Jednocześnie proces ten podnosi temperaturę powierzchni Wenus średnio do 869 stopni Fahrenheita. To wystarczająco dużo, aby spowodować stopienie ołowiu. Wysokie ciśnienie panujące na planecie jest też wynikiem ekstremalnego efektu cieplarnianego. Najbardziej zaawansowane wojskowe okręty podwodne naszych czasów są w stanie wytrzymać 75-krotność ciśnienia powierzchniowego na Ziemi. Ale na Wenus opancerzone okręty podwodne pękłyby po około 2 godzinach. Tutaj warunki ciśnieniowe przewyższają te na Ziemi aż 90 razy. Nawet współczesny, nowocześniejszy wzmocniony sprzęt może wytrzymać tylko kilka godzin na powierzchni planety, zanim zostanie zmiażdżony przez warunki naturalne. Niszczycielskie burze. Ale nawet gdyby ludzkość była w stanie znaleźć sposób na przeciwstawienie się ekstremalnym naciskom powierzchniowym, musiałaby zmierzyć się z innymi poważnymi komplikacjami codziennego życia. Należą do nich gwałtowne burze, które regularnie pojawiają się na zewnętrznej powierzchni ciała niebieskiego i osiągają szalone prędkości. Na przykład wiatry na Wenus mogą osiągać prędkość do 220 mil na godzinę, co odpowiada 60-krotności prędkości obrotowej rzeczywistej planety. Tajfun Tip, najsilniejszy i największy tropikalny cyklon, jaki kiedykolwiek zaobserwowano na Ziemi, osiągnął prędkość maksymalną 180 mil na godzinę. Chociaż takie gwałtowne zjawiska są wyjątkiem na naszej niebieskiej planecie, na Wenus są praktycznie na porządku dziennym. Cykl dnia i nocy na naszej siostrzanej planecie też ma tendencję do skrajności w porównaniu z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na Ziemi. Z powodu powolnej rotacji planety mija około 116 dni i 18 godzin, zanim Wenus obróci się raz wokół własnej osi. Gdy rozważymy scenariusz kolonii Wenus, oznaczałoby to, że osadnicy mieliby do czynienia zarówno z niekończącymi się godzinami światła słonecznego, jak i niekończącymi się fazami nocy. Punkt ten nie jest aż tak trudny do przejścia, ale nadal może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla codziennego życia mieszkańców kolonii. Możliwe rozwiązania. Pomimo tych wszystkich naturalnych wydarzeń na Wenus, czy byłoby możliwe znalezienie sposobu na trwałe przetrwanie ludzi na naszej siostrzanej planecie? Jeśli chodzi o kwestię kolonizacji powierzchni planety, odpowiedź niektórych ekspertów to zdecydowane nie. Z drugiej strony, dom wysoko nad powierzchnią Wenus wydaje się nieco mniej beznadziejny. Na wysokości około 30 mil ciśnienie, promieniowanie i grawitacja są bardzo podobne do tych na Ziemi. Jeśli wyobrażasz sobie miasto w chmurze z Gwiezdnych Wojen, jesteś na dobrej drodze. W rzeczywistości NASA zleciła już zespołowi inżynierów opracowanie takiej koncepcji miasta w chmurze na obcym ciele niebieskim. Ważne jest również pytanie, czy teoretycznie możliwe jest obniżenie temperatur i ciśnienia na Wenus do takiego stopnia, aby stały się one znośne dla człowieka. Jeśli chodzi o ochłodzenie, nie ma zbyt wielu gotowych koncepcji do omówienia. Najbardziej obiecującym podejściem jest budowa jednego lub więcej gigantycznych luster. Te reflektory słoneczne musiałyby zostać umieszczone wokół planety, aby przekierować przechodzące promieniowanie słoneczne z powrotem w kosmos. Jako dodatkowe komponenty można by zainstalować specjalne systemy chłodzenia poniżej powierzchni, aby przyspieszyć obniżanie się temperatury powierzchni. A co z obniżeniem ekstremalnego ciśnienia? Nieco dziwną odpowiedzią jest masowe bombardowanie bombami wodorowymi. Ta teoria, która wygląda bardzo dziwnie na początku, opiera się na następującym toku myślenia. Jeśli detonujące bomby zareagują z dwutlenkiem węgla w atmosferze, grafit i woda zostaną uwolnione. Po gigantycznym bombardowaniu te substancje reakcyjne pokryłyby ponad 3/4 powierzchni planety. W ten sposób możliwe byłoby zmniejszenie ciśnienia Wenus do wartości 3 razy większej niż ciśnienie Ziemi. W rzeczywistości jednak takie przedsięwzięcie okazuje się niemożliwe ze względu na ogromne zużycie zasobów, spore problemy logistyczne i brak niezbędnych do tego technologii. Co sądzisz o hipotetycznej kolonizacji Wenus? Jesteśmy ciekawi waszych komentarzy. Na koniec sprawdź inne filmy z naszego kanału, które umieściliśmy dla ciebie w napisach końcowych. Dzięki za zainteresowanie, uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.